wypadek, kiedy żegnamy ludzi, którzy odchodzą w sposób gwałtowny, natychmiastowy, niespodziewany, powoduje, że zadajemy sobie najróżniejsze pytania. Te pytania przetaczają nam się przez serce i tak jak wspomniałem na mszy świętej, jako chrześcijanie nie próbujemy tego robić sami. Chcemy z Jezusem zmierzyć się z tajemnicą życia i śmierci naszych rodaków, prosząc, aby to, o czym mówił Jezus, prawda was wyzwoli, żeby pewnego dnia ona wyzwoliła nasze serca, sumienia i umysły. Niech Pan Bóg poprowadzi nas przez te kolejne dni rocznicowe właśnie w tym kierunku. Wszyscy Państwo, Bielczanie, którzy swoją obecnością dzisiaj demonstrujecie nasze przywiązanie do wspólnych wartości, nasze poczucie patriotycznych powinności, oddania hołdu wielkim Polakom, ofiarom strasznej, dramatycznej katastrofy sprzed już 12 lat. Tyle czasu upłynęło. Czy to oznacza, że ból i smutek są mniejsze? Czas leczy rany, ale nie pozwala zasypać dziury pamięci, poczucia pustki i braku, poczucia niepotrzebnej straty, jakiej Polska stała się ofiarą. Niewinnie wsiedli do samolotu, który zabierał ich, by w Katyniu, w rocznicę dramatycznych wydarzeń, jakie stały się udziałem Polaków zbrodni sowieckiej, chcieli oddać hołd pomordowanym, a sami stali się ofiarami katastrofy w przestworzach. Co jesteśmy winni, wyrażając nasz hołd pamięci? Przede wszystkim sprawiedliwość w ocenach, równość i obiektywizm w podejściu do tej tragedii. Winniśmy postawę zdystansowaną wobec prób wykorzystywania jej do różnych celów, ale na pewno nie służących pojednywaniu Polaków i patriotycznemu honorowaniu polskości i tego, co w jej historii najbardziej bolesne. Zacytuję Joannę Racewicz, znaną dziennikarkę, żonę oficera BOR-u, jednej z ofiar katastrofy. Zwróciła się publicznie o to, by wokół katastrofy smoleńskiej nie dopisywać erraty politycznej. Jakże mądre i głębokie wyzwanie w czasach, gdy na przekór faktom, zgromadzonym dowodom, snute są narracje, które zamiast ukoić ból, uspokoić ducha, wprowadzają zamęt, zdezorganizowanie i nie pozwalają w spokoju pogodzić się z trudnym losem, przede wszystkim rodzinom, najbliższym i przyjaciołom 96 ofiar tragedii. Ufam, że właśnie takie przekonanie gromadzi dziś nas tutaj tak licznie, by uczcić ich pamięć. Jeszcze raz pięknie dziękuję bratu Gwardianowi i wszystkim Państwu obecnym za to, że wspólnotowo, jako mieszkańcy Białej Podlaskiej, przeżywamy tę rocznicę.